Cezary Krzysztopa, gorące pytania. Pytaniem, które zadamy sobie w pierwszej części naszego programu, jest: czy młode wilki zagryzły Grzegorza Schetynę? A moimi gośćmi są Jakub Pacan, tygodnik Solidarność. Dzień dobry, witam. I Krzysztof Świątek, Polskie Radio 24. Dzień dobry. Panowie i państwo przed ekranami, pozwólcie, że wprowadzę was w temat krótkim materiałem filmowym. Rozmawiamy teraz o tym, że Platforma nie może się sama z sobą dogadać, a pan drugi raz mi mówi o tym, o Kaczyńskim i o PiS-ie. Czy pan naprawdę potrafi, nie potrafi odpowiedzieć na pytanie bez mówienia o Kaczyńskim? Nie, oczywiście, że potrafię, tylko chcę panu powiedzieć, że Kaczyński... Eksperci zaangażowani przez Platformę Obywatelską i którą zapewniam tu wszystkich, wprowadzimy, kiedy Polacy odbiorą wam władzę. Po pierwsze... Platforma Obywatelska ma świetny pomysł na wyższą płacę i niższe podatki, ale nie namówi mnie pani, żebym go teraz powiedziała, bo PiS nam ukradnie i we wrześniu wprowadzi... Trzeci punkt. Trzeci punkt to na pewno jest smog, zmiany klimatyczne. Piąty punkt. W piątym punkcie powiedziałbym o tym wszystkim, co o służbie zdrowia bym jeszcze... To było w trzecim punkcie. No tak, ale służba zdrowia to są kwestie, które powiedziałbym o onkologii jako o ważnym punkcie, który bym wyodrębnił ze względu na to, że dzisiaj rak jest największym mordercą i największym zagrożeniem. Pan był przepytywany o sześciopak Schetyny i pan nie był w stanie go wymienić. Nie, byłem w stanie wymienić. Przepraszam bardzo, a jest pan dzisiaj w stanie powiedzieć, co było sześciopakiem Schetyny? Ja myślę, że nie. Andrzej Bugajski, goleniów.pl. Panie przewodniczący, ja zapytam z innej beczki. Jeżeli chce pan przekonać do siebie Polaków do wyborów samorządowych, jakby pan miał podsumować 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej, jakie by pan wymienił 3-4 sukcesy takiej największej Platformy Obywatelskiej? Czy Platformy Obywatelskiej? Uspokojone? Tak. Już nie skaczą? Luzik. Nie. Kły stępione? Stępione. Panowie, no, mieliśmy na koniec zdjęcia młodych wilczków i pośród tych zdjęć, no może za wyjątkiem Kingi Gajewskiej, która gdzieś tam w międzyczasie przeszła na stronę Grzegorza Schetyny, to chyba nie było jej najlepszym politycznym wyborem, to ci ludzie, którzy tam wtedy byli określani jako młode wilczki, dzisiaj można powiedzieć, że wiodą prym w tej nowej Platformie. I tu się pojawia pytanie, czy młode wilki zagryzły Grzegorza Schetynę? Krzysztof Świątek. No te kły jednak nie zostały stępione tak wystarczająco, jak się okazuje. No tak prężył mu skóry Grzegorz Schetyna, chyba że na tym etapie, no ale może potem się znowu te kły pojawiły i już Grzegorz Schetyna zapomniał o jakiejś szlifiarce czy innym narzędziu dentystycznym, żeby te kły stępić. No widać wyraźnie, rzeczywiście to można twierdząco odpowiedzieć na to pytanie wyjściowe, że faktycznie młode wilki no zagryzły, no tak, no, w takim kategoriach politycznych takiego sformułowania można użyć. No mamy na pewno w Platformie Obywatelskiej po tej zmianie przewodniczącego do czynienia ze zmianą generacyjną. Oczywiście można się zastanawiać, czy młodość sama w sobie w polityce szczególnie jest atutem, bo wydaje się, że to raczej jak ktoś jest starym wygą politycznym, ma doświadczenie polityczne, to ma więcej atutów. No ale trzeba powiedzieć tak, no Borys Budka jest politykiem o mniej więcej o generację młodszym od Grzegorza Schetyny. Jak dostrzegam współpracowników tych najbliższych, których sobie dobrał Borys Budka, no, jako wiceprzewodniczących, no to też są politycy młodsi dużo od Donalda Tuska czy od Grzegorza Schetyny, bo tam jako wiceprzewodniczący teraz jest Rafał Trzaskowski, jak rozumiem, i druga wiceprzewodnicząca to jest Agnieszka Pomaska, no to też właśnie mieliśmy tych polityków właśnie na zdjęciach jako te młode wilczki. No to nie są już takie, no, szczególnie Rafał Trzaskowski to już nie jest taki polityk młody, zresztą sam Borys Budka, no bo pytanie, kategorie generacyjne to jest jedno, ale mówimy też o obecności w polityce, tak, no mamy do czynienia z Rafałem Trzaskowskim, który był już ministrem, mamy do czynienia z Borysem Budką, który też był ministrem sprawiedliwości, więc w sensie politycznym to nie są nowe twarze, dla Polaków, którzy patrzą, no nie mamy do czynienia z jakimś nowym odkryciem. Ja rozumiem też ten dobór tych najbliższych współpracowników jako próbę godzenia
różnych frakcji w partii, bo tam jest no, Rafał Trzaskowski, za nim stoi frakcja samorządowców, taka wpływowa, bardzo wpływowa, która wydawało się, że chciałaby mieć większy wpływ na Platformę. Za Rafałem Trzaskowskim stoi też pani Dulkiewicz, prezydent Gdańska, stoi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, jeszcze kilku innych prezydentów. Oni trochę zostali tak odsunięci przez Grzegorza Schetynę. Rozumiem, że teraz Borys Budka no, nie chce mieć ich od razu na karku, więc Rafała Trzaskowskiego jako emisariusza tej grupy czyni wiceprzewodniczącym. No i mamy panią Pomaskę, która z kolei nie do końca ma po drodze raczej z tą pierwszą frakcją. Więc widać, że to jest taka próba godzenia. Jest pytanie, czy to jest ciekawe, jak sobie ułoży Borys Budka te relacje. Natomiast no, pytanie o przyszłość Grzegorza Schetyny to jest wielki znak zapytania. No, on teraz deklaruje lojalność wobec nowego przewodniczącego, no ale on ma też tą ksywę Grzegorz zniszczy cię, Schetyna. No właśnie, właśnie, bo Grzegorz Schetyna jest znanym, no jest oskarżany o brak charyzmy na przykład, ale nie jest oskarżany o to, że nie jest walczakiem, że nie jest fajterem. Grzegorz, przepraszam, jeszcze tylko dokończę. Grzegorz Schetyna, ja dopiero co byłem święcie przekonany, że on nie odpuści tej walki. Rozumiem, że z próbą podjęcia walki była kandydatura pana Siemoniaka, Tomasza Siemoniaka. Podobno się dogadywał też z innymi kandydatami, a tutaj 80% bez walki praktycznie. To o co tutaj chodzi? No, przede wszystkim to pokazuje kilka rzeczy naraz. Po pierwsze, faktycznie te wojny, które były na górze, wycięły ludzi ambitnych, ludzi samodzielnie myślących. Dlatego teraz no, największą twarzą, która by można powiedzieć ma największy potencjał, największe aktywa w sobie nosi, jest Borys Budka, który jest pewnie zdolnym politykiem, natomiast nie jest aż tak zdolnym politykiem, żeby mogło na niego 80% głosować takiej partii jak Liberalna Partia Centrum, która kiedyś święciła takie triumfy. Natomiast prawda jest taka, że ci wszyscy politycy młodego pokolenia mogą powiedzieć, ale my wszyscy z niego, oni wszyscy mówią Schetyną, bo jeżeli weźmiemy ich cechy polityczne, takie cechy osobowe, ale w polityce, nie w życiu prywatnym, to właściwie oni się niczym nie różnią od Schetyny. Oni dojrzewali w Platformie Obywatelskiej, oni nie znają innej rzeczywistości, innej narracji, oprócz tej narracji, która jest w Platformie Obywatelskiej, i właściwie ten ich antypis, ten sposób formułowania, sposób patrzenia na politykę, to wszystko jest z Grzegorza Schetyny, więc ja myślę, że jest zmiana generacyjna, pewnie będą jakieś inne zmiany organizacyjne, natomiast ja nie widzę tutaj zmiany jakościowej. W tych młodych ludziach, nawet w Borysie Budce, w którym widzę jakiś potencjał, natomiast nie widzę zmiany jakościowej. Właśnie w tej mowie tronowej, takiej, o której Budka mówił zaraz jak wygrał, no to jest właśnie to mówienie, nie? Że tam chcemy silnej Polski, zjednoczonej Europie, że właśnie proponujemy wszystkim młodym ludziom, racjonalnym, którzy chcą nowoczesności, nowoczesnej Polski, żeby do nas dołączyli, no ale tak naprawdę w Polsce od Grzegorza Brauna po Andrzeja Rozenka czy po Adriana Zandberga, no każdy chce silnej Polski w zjednoczonej Europie. Czy silny, no być może, tak mówią. No tak, ale to już nie działa dzisiaj. Ten poziom ogólności i takie pustosłowie, takie puste hasła są dobre dla partii liberalnej, która poszerza centrum i święci triumfy, ale Platforma już jest dzisiaj w zupełnie innym miejscu i to już nie działa. To już w tej chwili nie działa. No oczywiście, uczciwie rzecz biorąc, my też byliśmy dosyć złośliwi w naszym materiale filmowym, ale trzeba też pamiętać o tym, że w 2016 roku Platforma Obywatelska, jeżeli dobrze pamiętam, uplasowała się w sondażach na poziomie 13%. W międzyczasie, no też nie, wydaje mi się, że Grzegorz Schetyna nie tyle walczył o władzę w Polsce, co władzę na opozycji. Udało jej się skonsumować Nowoczesną. To w takim razie, czy ocena Grzegorza Schetyny jako polityka, no rozumiem, że przynajmniej na tym etapie przegranego, jest sprawiedliwa? Krzysztof Świątek. No Grzegorz Schetyna no nie jest politykiem wygranym, chociażby z tego powodu, że no został zmarginalizowany przez Donalda Tuska, kiedy ten opuszczał Polskę, kiedy obejmował lukratywne stanowisko szefa Rady Europejskiej. Grzegorz Schetyna mógł przynajmniej teoretycznie zakładać, że on jest tym pierwszym następcą. On powinien objąć stery zarówno w Platformie, ba, no on miał nadzieję, że zostanie premierem. To był naturalny następca Donalda Tuska. Tak się nie stało. Donald Tusk chciał mieć polityka
słabego, który nie będzie próbował tutaj budować jakiejś konkurencji. On czy czegokolwiek. Czy czegokolwiek, ale w sensie jakiejś konkurencji wobec Donalda Tuska, który mógł się zastanawiać, jak szybko będzie musiał wrócić do Polski. No okazało się, że szybko nie musi wracać, zresztą, no ale mógł zakładać, że może jakąś szalupę ratunkową w Polsce będzie jakieś szalupy będzie potrzebował. No okazało się, że najpierw Grzegorz Schetyna jeszcze przez Donalda Tuska został odsunięty wtedy, kiedy była afera hazardowa. Przecież Grzegorz Schetyna musiał się podać do dymisji, jeżeli chodzi o funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji. No okazało się, że kiedy była końcówka drugiej kadencji Platformy Obywatelskiej, no to Donald Tusk namaścił Ewę Kopacz. To była pierwsza ogromna porażka Grzegorza Schetyny. No drugie, potem już nastąpiła seria porażek. No jest politykiem przegranym, bo właściwie przegrał jak w momencie, kiedy był w okresie, kiedy był przewodniczącym Platformy, przegrał kolejno bodaj 4 elekcje, albo nawet 5. Zjad. No, ale to jest, no ale zjad Nowoczesną to tak jakby zjeść w odsutym obiedzie, zjeść jeszcze takie małe ciasteczko. No to już było takie, Nowoczesna to już było takie ciasteczko, które zostało skonsumowane i tak naprawdę partia, która już, partia, która już praktycznie ale na początku by jednak te media, nawet te media liberalno-lewicowe, które tradycyjnie sprzyjały Platformie, postawiły jednak na Petru. No ja pamiętam, jak Petr był zapraszany do, no nie będę wymieniał nazw tych mediów opozycyjnych, czy do radia, czy do telewizji, i faktycznie no pozwalano mu tam wygadawać różne rzeczy po to, żeby go promować, żeby był pompowany, i faktycznie Schetyna był wtedy w niełasce i jednak udało mu się, no jednak poszerzył ten elektorat. To jest, nie rozpłynęła się to. Więcej niż dwukrotnie. Tak, ale poszerzył elektora, tylko że moim zdaniem Donald Tusk, zresztą to było podkreślane przez niektórych politologów, nie poszerzył, popełnił, tylko odbudował. Odbudował, bo on nie poszerzył tak jak Jarosław Kaczyński, bo Jarosław Kaczyński przez 8 lat też mu mówili, że tam 8 elekcji przegrał. To jest ewenement, bo on przez te wszystkie lata bycia w opozycji autentycznie poszerzył o nowe segmenty elektorat. Schetyna nie poszerzył, ale wrócił po te stare. No to jest jednak znaczna różnica, nie? No, ale różnica polega też na tym, że jak popatrzymy na liczbę członków Platformy Obywatelskiej, to wtedy, kiedy sterował Donald Tusk, albo nawet wtedy, kiedy rzucał mu rękawicę Jarosław Gowin, to liczba członków Platformy Obywatelskiej uczestniczących w tamtych wyborach za Donalda Tuska i Jarosława Gowina to było 33 tysiące członków. W tej chwili w tym wyborze Borysa Budki uczestniczyło 10 tysięcy. To jest, czyli 2/3 członków Platformy Obywatelskiej odpłynęło. Co daje asumpt do przypuszczeń, że to byli ludzie wiążący z Platformą Obywatelską swoje kariery indywidualne. Przekonali się, że Platforma po pierwsze przegrała, więc na pierwsze 4 lata, pierwszą kadencję rządu PiSu już w ogóle nie można było naliczyć, a jeszcze pod koniec tej kadencji okazało się, że nie ma szans na reelekcję, więc odpływ nastąpił masowy odpływ od Platformy. W tym momencie Borys Budka, w tym co mówisz, Borys Budka, nie uważam, że tutaj nic nie zmieni, ponieważ Platforma była typową partią władzy. To znaczy ludzie się, jedyne co ich łączyło, to nawet nie to, żeby sobie tam coś mogli załatwić, tylko że po prostu takie zabezpieczenia, ja jestem w Platformie, to mnie nie ruszą gdzieś tam w pracy, bo ja to też obserwowałem troszeczkę z bliska. Natomiast kiedy partia władzy traci władzę 2 razy z rzędu, to tych ludzi nic nie łączy. Oni nie mają nawet żadnego takiego myślenia, które by ich, nie wiem, żeby... to jest właśnie chyba ta różnica z Prawem i Sprawiedliwością Jarosławem Kaczyńskim. No, to jest oczywiście, że Jarosław Kaczyński zdyscyplinował swoje szeregi i powiedział, czeka on nas, podkreśla, on mówił, na długi marsz czeka nas do zwycięstwa wyborczego, i on stalił szeregi, czego nie potrafił właśnie Grzegorz Schetyna. PiS jest partią zmożenia moralnego, była taką partią od początku, a Platforma nie, Platforma była typową partią władzy, która chciała władzę konsumować. To jest właśnie, bo każda partia ma funkcję i PiS miało tą funkcję ideologiczną, czyli kreowanie nowych idei i wdrażanie ich w życie. Tutaj Platforma prawie nic nie miała, natomiast bardzo mocno miała Platforma tą funkcję władzy, nie? Czyli tak naprawdę sprawowanie władzy. Tylko że w momencie, jak tej władzy nie ma, to tych ludzi nic nie łączy. Nie wychowali sobie tak działaczy elektoratu, ale co więcej, nie wychowali sobie tak właśnie młodych członków Platformy, bo Borys Budka właśnie to, co mówi, to jest cały czas gadanie o tych samych ogólnikach. Czy chce pan powiedzieć, że to nie jest partia ideowa, czy to nie są ludzie... Ale oczywiście, że nie. To nie są ludzie w żaden sposób ideowi. I to dalej będą odpływali ludzie z Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj są silne tożsamości, ważne. Dzisiaj jest ważna opowieść o Polsce. Jeżeli... Ale przecież ci ludzie mówią o ideach. O tak demokracji, trochę... konstytucji. Właśnie to chciałem powiedzieć. Ale to są też wartości. Wolność, równość, konstytucja, demokracja. Ale to demokracja. Już rusza tylko najbardziej twardy elektorat. To są wartości. To nie przyciąga nowych ludzi, bo... Znaczy, Łódka jest takim liderem, który jest tak naprawdę najmocniej nastawiony na konkurencję. Tak jak Schetyna. Właśnie dokładnie w tym punkcie
punkcie jest jak Schetyna. On jest nastawiony na PiS. I to jest, nie wiem, są nieraz takie bardzo abstrakcyjne pytania, które warto sobie zadawać. Nie wiem, jak takie abstrakcyjne pytanie właśnie, co by było, gdyby nie było PiSu? Jak byśmy się definiowali w Platformie? To jest ważne pytanie. Uważam, że powinni dzisiaj na to pytanie próbować sobie odpowiedzieć. Konkludując, można powiedzieć, że jeżeli PiS można uważać za partię wzmożenia, to na tym etapie być może Platformę jako partię znużenia. Natomiast tu stawiamy przecinek i wracamy do państwa po przerwie.